Dzień dobry, Słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam Was na kanale Ciotki Irsy i moim w środowej rozgrywce w The Sims 3 średniowiecze. Słuchajcie, dzięki poprzedniej działalności Boba Kowala, naleśnika z poprzedniego odcinka, mamy wystarczającą ilość punktów zasobów do tego, żeby nabyć drogą kupna kolejny budynek dla kolejnego bohatera. A ponieważ rynek miejski, bo to już nie jest polana rynkowa, tylko rynek miejski, do kompletu brakuje jej tylko targu, no to właśnie stworzymy sobie targ i stworzymy sobie z tego tytułu kupca. No dobra, to ja Was na chwilę zostawię i za momencik wrócimy z naszym nowym kupcem, albo może raczej kupczynią, no bo generalnie większość naszych bohaterów to są panowie, więc najwyższa pora, żeby do tej bardzo męskiej drużyny dołączyła jakaś kobieta. No i mamy naszą kupczynię. Nasza kupczyni ma na imię Katarzyna, na nazwisko Tulipan i jest dzieckiem ziemi, czyli o wiele lepiej się będzie czuła, jeżeli będzie na dworze, a kupiec niestety albo niestety dużo czasu spędza na dworze. Jest wytrawnym nabywcą, czyli taniej będzie kupowała w wiosce. No i jej negatywną cechą jest to, że jest nałogową hazardzistką, czyli od czasu do czasu będzie dostawała negatywny nastrójnik z powodu tego, że nie może grać. No, grać w sensie grać w karty. Dobra, czyli bierzemy ją i za chwileczkę będziemy wybierać kwestika. I naszym kwestikiem na dzisiaj będzie... O, a niech będzie to. Głodowa gorączka. Ostatnie braki zbożowe sprawiły, że wieśniacy znaleźli się na skraju śmierci głodowej. Banda gniewnych wieśniaków przybyła do sali tronowej Królestwa Irsytopia, gdzie prowadziła protest. Domagają się strawy. Tak właściwie to wieśniacy w tym królestwie to nic innego nie robią, tylko strajkują, tak? Bo najpierw była Jagódka, która prowadziła strajk głodowy, a teraz, bo było kiepsko ze zdrowiem, a teraz wieśniacy prowadzą niegłodowy strajk z powodu głodu. Można i tak. Czy znajdzie się ktoś, kto zdoła nakarmić wieśniaków albo zdusić ich bunt? No dobra, mamy do wyboru albo stan wyjątkowy i to robi monarcha, albo będziemy ich nakarmiać. I do tego potrzebujemy kupca i monarchy albo czarodzieja. Ale ponieważ stworzyliśmy kupca, a nasza magiczka Karolina ma już 5. poziom, a kupiec 1., no to kupiec. Wymieni się na cokolwiek. Królestwo jest bogate jak tylko tak bardzo, jak jego najbiedniejsi mieszkańcy. Biedakom należy się strawa tak samo jak bogatym. Wykarmienie ich to sprawa najwyższej wagi. Okej. Okay. No dobra, to mamy nasz... Gdy kupka Katarzyna otrzymywała wezwanie do sali tronowej, nie była zaskoczona. Jesienne zbiory były marne, zostawiając wielu wieśniaków w biedzie i niedostatku. To był prosty fakt, że niektórym przeznaczone było mieć, a innym chcieć i tylko prawdziwy kupiec mógł naprawić tą wielką nierównowagę. Tak szczerze, to kupiec to chciałby i mieć, i chcieć. To znaczy chciałby, żeby jego klienci chcieli, a on żeby miał to, co oni chcą. Dobra, najpierw zanim cokolwiek, to sobie zablokujemy komnatę, żeby to była ona tylko dla nas, bo jak wiemy, obce simy potrafią włazić i, że tak powiem, korzystać z naszego naczynia nocnego, a to jest trochę niehigieniczne. No dobra, która to jest godzinka? Godzinka jest 21:49. Pani się czuje świetnie, zaintrygowana. Uszy czekają na pikantne ploteczki, bo właśnie z kimś rozmawiam, nie? Ozdobione. Czyli jest ładnie. Może to dla kogoś jest ładne, spoko. Z kim ty w ogóle rozmawiasz? Kim pani jest? Kim pani jest? Gospodyni Dobrowoja. Okej. Okay. A tu się dziecio w tym mieście narobiło tak między wszystkim. Tu jest jakiś dziecio, ulicznik Władysława i Benedykt.
No, więc dużo dzieciów się narobiło w tym królestwie. Tak co odcinek to coraz więcej dzieciów. Chyba trzeba będzie w którymś momencie zrobić taki odcinek. O, proszę. O, widzicie? Widzicie? To jest właśnie medyk. Gdzie podąża medyk? Medyk podąża w kierunku... Co tu jest? Karczma! Bo medyka w tym królestwie najłatwiej spotkać w karczmie. Dobra. Idźmy. Co ty robisz? Co ty robisz? Oglądasz jakąś pierdłęcję na szafce. Okej, to oglądaj sobie. Dobra. Okej. Dobra. Idziemy teraz do jej wysokości królowej. I zobaczymy, czego jej wysokość królowa może od nas chcieć. A później pójdziemy... Nie, później to trzeba będzie chociaż ją zdrzemnąć. Fuj, trochę tutaj cuchnie. Kto zaprosił tych wszystkich wieśniaków? No, wieśniacy się buntują tutaj. Cześć, Nikolas. A gdzie jest Paryż zdrajca? Trzeba wiedzieć, gdzie jest Paryż zdrajca, bo jest zdrajcą. Aha, gra w karty. To w sumie można by było z nim zagrać. Dołącz do gry. No i Sepolas. Sztymendo. Chłop Lionel. Sztymendo. Ja chcę z tobą zagrać i cię ograć. Rejzy. Pafnucy niż budowniczy Paryż. Tak, będę z tobą grał w karty. Chodź tu. Dziękuję. No, dajesz do gościu. Dajesz. No. Pieniążka, poproszę jakiegoś pieniążka. Pieniążki. 80, dobra, wystarczy. Wygrałaś, wystarczy, bo zaraz to wszystko przetegujesz. Nie. Idziemy do królowej. A królowa śpi. No to było mądre z mojej strony, naprawdę. A królowa śpi. Dobra. W sumie to... Nie. Graliśmy 160 z Parysem. Jest zaintrygowana. Jest skupiona. Ale jest w pomieszczeniu. Ładnie ustrojonym pomieszczeniu. O, proszę. I nasza ulubienica, jak zawsze w przejściu, jak zawsze w drzwiach, jak zawsze się świeci. Cześć, Karolina. Czyli wszyscy się odliczyli. Chyba wszyscy. Nie wszyscy. Kogo jeszcze brakuje? Nikolas był, Tio był. Karolina świeci. Aha, jest jeszcze... Nie, był Taro. Tio to jest Bart i Bart powinien grać u siebie w karczmie. No dobra. Dobra. Dobra, bo nie ma co czekać, to przyspieszymy trochę czasu. Przyspieszyłem trochę czas, bo nie było sensu, żeby stała w miejscu i czekała, aż królowa się łaskawie obudzi, a w międzyczasie sama się przespała i coś zjadła i teraz jest bardzo nieszczęśliwa, bo nie grała w karty przez chwilę. Więc właśnie to naprawiamy. Już wystarczająco wytraciłaś, więc się bądź łaskawy obudź. Aha, i przy okazji dostaliśmy zadania dzienne, czyli musimy poprosić członka gildii o sprzedanie zapasowej broni konsorcjum i zapłacić podatki. Cudownie. Uwielbiam płacić podatki. W życiu realnym też. Gdzie jest królowa? Tu jest królowa. Spytaj o wieśniaków. Ojej. Się pani chyba nie zaprzyjaźnią. Ach, Katarzyna, dzięki wszechwidzącemu, że tu jesteś. Jak widzisz, mamy mały problem z wieśniakami. Cóż, w zasadzie jest to problem z głodem, który spowodował, że ci wszyscy wieśniacy znaleźli się u mych drzwi. Bądź dobrą dziewczynką i załatw to jakoś, dobrze? Nie lubię, jak ktoś do kogoś mówi per w ten sposób. Ja wiem, że to jest królowa, ale to jest strasznie protekcjonalne. Bardzo. Rozmawiać z wieśniakami czy z królewskim doradcą? Z królewskim doradcą. Adela generalnie wszystkim raczej stara się pomóż. Więc tego, ale najpierw zapłacimy podatki. Niestety, zapłać podatki. Kupieckie serce krwawi. Dobra, Adela. Poproś o radę. Co ty możesz mi, Adelo,
poradzić. O ile mi wiadomo, zbiory jęczmienia były szczególnie kiepskie z powodu wyjątkowo suchego sezonu. Lud desperacko potrzebuje swojego podstawowego żywienia chleba jęczmiennego. Zdobądź 15 jęczmienia. Ojoj. Znaczy nie ojoj, bo to można kupić na rynku wiejsko-miejskim, ale kwestia jest taka, że jęczmień można wymieniać za klejnoty. Tak, i klejnoty można sprzedać za grube pieniądze. Dobra. Co to? Poproszę o uzbrojenie. Katarzyna i kupiec Łazina muszą mieć lepsze relacje, aby to zrobić. Dobra. Rozmawiaj. Oj, panowie, pani. Pan i pani. Czy wy się teraz będziecie bini? Kim ty jesteś? Piratka. Aha, czyli ja mam... czyli mam tak. Mam... będzie źle. Przyjazne. Podkuj. Czyli... Oj. Inaczej, muszę od tego kupca zdobyć uzbrojenie, które mam dać tej piratce. Po prostu logika. Logika gry. Dobra. Gadaj. Może jakaś ploteczka. Mistrz Kowalski Ernest z rękodzielnic w tajemnicy praktykuje czarną magię. Po prostu to wiem. No ciekawe skąd to wiesz, jak... To porozmawiaj z Karoliną o tym w takim razie, nie? Poznaj. Przyjazne. Rozmawiaj. Mówi się, że gwardzista unieboszna nie lubi królanta sportu uwielbionego przez lud. Co za ciemięga. Nie mamy jeszcze boiska do królanta, więc spokojnie, może go sobie nie lubić. Rozmawiam o dziełach sztuki. Plotkuj. Przyjazne. Rozmawiaj. Wilk morski Dolebor został ostatnio napadnięty przez bandytów w drodze na rynek. To dlatego zawsze noszę przy sobie ukryty sztylet. No to jest logiczne. Poproszę o sprzedaż zapasowej broni. Choroba nie... Kto powiedział, że istnieje przepis zabraniający sprzedaży broni podczas wojny? No hello! To co ja mam zrobić? Przekup gildię, by sprzedała swoją broń. Przekup? No, pieniążki przeszły. Jeszcze mam mu dać stówę. Znakomicie udało mi się zdobyć broń. Okej, gdzie jest ten pirat? Czy ty kopiesz? Fantastycznie. Aha, z nim też się muszę zaprzyjaźnić. Fantastycznie. Rozmawiaj. Plotkuj. Trzeba było ją zrobić przyjacielską, albo coś w tym stylu byłoby łatwiej. Warzelnik Janusz zakłada chyba codziennie nową koszulę. Coż za dziwactwo. No, w średniowieczu codziennie nowa koszula. Bogaty ten warzelnik. Może się jeszcze kąpie raz w tygodniu. Dziwny, naprawdę dziwny. Dziwne. Przyjazne, same królestwa. Poznaj, plotkuj. No dobra. Już jesteście się na tyle... Jeszcze się nie przyjaźnicie. Czy wiesz, że królewski doradca Adela czci w tajemnicy natury, a nie wszechwidzącego? No to nieładnie. No. Co? Gwardzista unieboż podobno piastuje w sekrecie barbarzyńskie dziecko. Nie wyobrażam sobie trzymania kogoś tak niebezpiecznego w moim domu. Ej, no dziecko to dziecko. No to, że jest barbarzyńskim dzieckiem, no... Myślę, że większość matek by powiedziała, że ich dzieci to są mali barbarzyńcy. Dajcie znać w komentarzach, czy wasze dzieci są cywilizowanymi dziećmi, czy nie. Dobrze. Czyli wykonaliśmy zadanka. Co ci boli? Upokorzona.
po obraźliwym komentarzu. No trudno. Dobra. Teraz mogę iść na rynek wiejski i zrobić trochę zakupów. Jest godzina 18, czyli nie ma sensu przeglądać rynku. Bo i tak nie zdążę nic sprzedać z tych rzeczy, które są hot topic na dzisiejszym rynku. Ale kupimy ten nieszczęsny jęczmień. Jęczmień i kupię jakieś jedzenie. Takie tańsze jedzenie. Może jakieś tańsze jedzenie. Żaba nie. Czo. Cebula? Rzepa za 4. Nie, drogo. Coś tańszego. Kapusta za 1. Może być kapustka. No. Będziemy... Pani kupczyni będzie na diecie kapuścianej. To może być dość zdrowe. Nie wiem. Nigdy nie stosowałem diety kapuścianej. Ostatnio widziałaś kilka osób ze ślicznymi papugami. Pora zdobyć nową papugę dla siebie. W mieście są tylko... Są dwa nowe sklepy. Może odwiedzić któryś z nich. Sklep północny lub sklep południowy. Podobno sklep na północnym brzegu miasta ma ekscentrycznego właściciela, który oferuje trochę interesujących produktów. Zajrzymy tam. Plotka głosi, że sklep na południowym brzegu miasta wygląda całkiem ciekawie. A pójdźmy do tajemniczego właściciela. Wow. O, co? Znalazłaś sklep, zabrałaś papugę w klatce i zajęłaś się swoimi sprawami. Jakiś czas później zauważyłaś, że papuga się nie rusza. Prawdę mówiąc, była całkiem martwa. Ze złamanym sercem wróciłaś do sklepu, by pomówić ze sprzedawcą. Ku twojemu zaskoczeniu sprzedawca zapewniał, że papuga naprawdę żyje. Ona tylko odpoczywa. Upierasz się sprzedawca. Nic, cokolwiek powiedziałaś lub zrobiłaś, nie mogło zmienić upartego zaprzeczenia rzeczywistości przez sprzedawcę. I co teraz zrobić z martwą papugą? Otrzymane martwa... O matko, to jest sketch z Monty Pythona. Sketch z martwą papugą, która tylko odpoczywa. No tak, bo przecież w tej grze, zresztą we wszystkich grach steamowych jest mnóstwo nawiązań do popkultury. A akurat simy średniowiecze mogły sobie pozwalać na trochę bardziej takie nawiązania do takiej ostrzejszej popkultury niż takie normalne simsy. Dobra, idźmy zezreć zupę z kapusty, a może zrobimy zupę z papugi. Nie kupiłem tej kapusty w końcu? Ej, nie mam kapusty. Chcę zrobić zupę z kapusty. Przygotuję jedzenie. Nie mogę zrobić zupy z kapusty? Łamamo, potrzebuję jeszcze grzybów, rzepy i cebuli. Wydałem bez sensu 11 simoli. Okej, dobra, nadal mam tą kasę, co miałem na początku, ale przygotuję jedzenie. Dobra, zjedz kaszę. Niedobrze, trzeba było. Skąd miałem wiedzieć, że nie można gotować kapusty? No przecież normalnie można gotować kapustę, prawda? No kapuśniak, te rzeczy. Nic, spać. Co mamy w ogóle w głównym koście? Rozdaj jęczmień trzem wieśniakom. Okej. Dobra. No nic, no to co spróbujemy opchnąć tą kapustę jutro. Może się uda. Ajaj. Dobrze. Obudziłaś się? No wstawaj. Dziękuję. Jest północ. Dobra. Rozdaj jęczmień. Gdzie ci wieśniacy w ogóle są? Pójdziemy do zamku, to tam może zagramy w karciochy z kimś przy okazji. Ej, dzięki, a może troszkę dla mojego kuzyna. Dobra. Zajmuję ci stolik do gry. Dołącz do gry. No tak, pobijcie się jeszcze, tak? Bo jeden jest nakarmiony, a jeden nie. Cudownie. No, już polas. Grajzy. Słowem pafnącym. Dobra. Może mogę grać z tobą, jak już się napatoczył. No, ale dlaczego? Wystarczy, bo za chwilę nie będziesz miała pieniędzy, pieniążków. A jeszcze nie sprzedałaś kapusty. Rozdaj jęczmień.
Rozdaj jęczmień. Ja też mam dzieciaki do wykarmienia. No dobra, no masz. Przekupka Katarzyna dawała i dawała, ale wciąż to nie wystarczało. W końcu wieśniacy wzięli cały jęczmień, jaki miała, i wciąż żądali więcej. Stało się jasne, że będzie musiała zdobyć wielką ilość jęczmienia. Więcej niż może dać królestwo, a w tym celu będzie musiała zdobyć fundusze od tronu. Niefajnie. Martwa papuga. Co ja mogę zrobić z martwą papugą? A może Karolina zna jakieś zaklęcie nekromancji? Królowa śpi. Za chwilę powinna się obudzić. Za 4 godziny będziemy mieli zadania dzienne. Czyli to jest chyba ten moment, kiedy trzeba zrobić pauzę na chwilkę. Chociaż nie. Skorzystajmy z kuchni królewskiej i zróbmy sobie kaszkę. Jest kaszkę. Bo będziesz wtedy mniej głodny. Aha, nie jesteś na tyle głodna, żeby to jeść. No! Ty simie! No ty simie, no! Biedaczka Majka. No właśnie zeżarła mi moją kaszę. Za darmo, którą zrobiłem, co prawda, ale była moją kaszą. Co jest z tymi simami? No ludzie, no. Jeez. Kurde, zjadają kaszę. Siedzą na komputerze, jak ich zaprosisz do domu. No po prostu... Zero kultury jakiejkolwiek. Marisela. Kim jest Marisela? Gdzie ty jesteś w ogóle? Aha, tu sobie gadasz. Dobra, będziesz teraz grała z kimś w karty. Może być. Będziesz tylko ćwiczyć grę w karty. Dobrze. Ćwicz grę w karty, nie graj w karty. Aha, będzie grała na pieniądze. Strać, zyskaj, strać. Królowa, weź się wreszcie obudź. No za chwilę całą fortunę tutaj stracę. Coś. Przygotuj jedzenie i tym razem je zjedz. Dziękuję. Dlaczego nie idziesz na... Gdzie ty jesteś? Nie mów, że cię... Oh, jeez. Tak, ona jest tutaj. I stoi tutaj. A dlaczego stoi tutaj? Bo ktoś jej zablokował drzwi. Bo był bug w tej grze, w tej części, w których jak ktoś blokował drzwi... No nie, no. I teraz nasza królowa będzie się tłukła z księżniczką kupiecką, z tu kupczyc. Czym... Możesz chociaż kibicować właściwej władczyni, proszę cię. Twoja królowa to jest ta w zbroi. Nie twoja królowa to jest właśnie ta, która wygrywa. Okej? Okay? Dobra. Czy możesz poprosić o finansowanie? Proszę. No. Noż po prostu... Nie, ja wracam do domu. Tam jest za duży tłum. Trzeba przyjść o jakiejś innej porze. Co mam zrobić? Sklepiaj klientom i zdobądź 5 opasek na oko. Fajnie. Czyli będziemy sprzedawać rzeczy dla piratów. Może byk. Może byk, a nawet krowa. Czy ja mam fundusze na to? Mam. Przygotuję jedzenie, kaszę. Dobra, to zjemy, bo jesteśmy we własnym domu, to jest szansa, że damy radę zjeść. Słyszę Barda, jest Bard, cześć Bardzie, brakowało nam ciebie. Dobra, idę teraz do wiochy kupić opaski na oko. Targuj się w wiejskim kramie. I później będziemy sprzedawać. Opaska na oko była w obiektach. Fosfor. Azuryt. Moje ulubione przepisy na syfroszyszop świąteczny. Nie ma opaski? Musi być opaska. Gdzie to jest? Wyposażenie? No gdzie toż? Jest 5 sztuk. Kup obiekty. Kosztowały nas 20. Ciekawe, za ile uda nam się je opchnąć. O ile w ogóle za cokolwiek. Obejrzyj towar. No dawaj, laska. Dawaj. Dajesz. Jesteśmy.
Sadzamy nie jedno, tylko 5 opasków. Nie dwie, tylko 5 opasków. Dobra. Tak, otwórz. Nie ma żadnych towarów. Co? Nie mogę tego sprzedać. To na co mi to? A teraz? O, otwórz kranę. Dobra. No i teraz musimy znaleźć jakiś ofiar, jakąś ofiarę, pół klienta, którego będziemy mogli namówić na zakup kapusty. Zachęcaj do kupna. No. Nie, nie mogę. Sklepiaj. Kupiec. Namawiaj. Kupiec. Zachęcaj. O, kupił coś. Ciekawe co. No, i co kupiłeś? Kapustę za Simola. No, nie zarobimy specjalnie dużo na tym, ale warto było spróbować. Może pani Heroldzico, proszę tutaj. Mamy świeżą kapustkę i świeże opaski na oko. Namawiaj. Namawiaj. Dobra. No, namów ją. Schlebiaj. Kupiec, namawiaj. O, możemy jeszcze pochwalić gust. Okej. Schlebianie wskoczyło, czyli zachęcaj do kupienia towaru. O. I kolejna transakcja. Jest pięknie. Co to za chłop? Panowie. No. I kapustka za Simola. Tak. Powiem tak, fajnie by było, gdyby w Simach 4 była taka sama mechanika robienia handlu, a nie czekania, aż się naładuje jakiś tam dziwaczny pasek, tylko po prostu kilka interakcji, klient jest zainteresowany albo nie i dziękuję, do widzenia, koniec imprezy, tak? Panowie, stoicie na moim stanowisku do sprzedaży. A może bym sprzedał martwą papugę? Przeglądaj. Nie, to jest twój własny kramik, wiesz? Znaczy, pomijam to, że mam do sprzedaż tarcze i inne tego typu rzeczy. Warzywa są po tej stronie, a kapustę sprzedawałam w tym miejscu. W sumie to moja trochę wina. To trochę moja wina, bo tam wstawiłem kapustę, a nie tego. No ale trudno. No dobra, pani się już poczuła zmęczona. I myślę, że to jest już taki moment, żeby zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ze swojej strony zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. I nie zapominajcie o dzwoneczku koło przycisku subskrybuj, bo dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi rzeczami, które dzieją się na naszym kanale. No, z mojej strony życzę wam jeszcze spokojnej już tygodnia. Trzymajcie się i pa, pa.